Ci uczniowie doskonale wiedzą już, jak dbać o swoje, ale też bezpieczeństwo innych w pracy. Najlepsi z regionu wzięli udział w konkursie z zakresu wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów z zakładów rzemieślniczych pod nazwą Bezpiecznie od startu. Na pewno się przyda, bo jak ukończy 18 lat, chce przystępować do OSP w Chałupkach i mi się to przyda na egzaminie z BHP. Etap regionalny konkursu odbył się w siedzibie Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach. My bardzo mocno współpracujemy z Okręgowym Inspektoratem Pracy. Jeśli statystyki pokazują nam, że w danym na przykład zawodzie tych wypadków zdarza się więcej, od razu odpowiadamy na to. I dzisiaj chcemy właśnie pokazać, że w rzemiośle dba się o pracę, o tych młodych ludzi, że oni muszą i muszą czuć się bezpiecznie i potrafić się odnaleźć w każdych warunkach. To jest bardzo dobry kierunek, ponieważ już na starcie młody człowiek uczy się tych zasad, które są później kluczowe przy wykonywaniu pracy w zakresie bezpiecznej pracy. Zna zagrożenia zarówno po stronie wypadków przy pracy, chorób zawodowych i znając te zagrożenia jest w stanie się po prostu chronić w sposób taki właściwy i przemyślany. Najlepsza dwójka uczniów weźmie udział w etapie ogólnopolskim, który odbędzie się w Warszawie.